Pamiętacie jeszcze symulatory walk u mnie? Bo natrafiłem na coś, co się nazywa Polygon Fantasy Battle Simulator i nie wiem, czy to ja, ale ta czcionka jest chyba zerżnięta z Władcy Pierścieni, wiecie, z Lord of the Rings, to jest dokładnie chyba ta czcionka, ale nie mam na to dowodów, dzisiaj sobie przetestujemy to, mamy z tego co widzę parę mapek i tutaj pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne, bo jest fajna grafika low poly, po drugie działa to naprawdę bardzo, bardzo płynnie i dobra, po prawej stronie mamy jakieś menu, Knights of the West, czyli mamy tutaj po prostu jakieś frakcje Norsemenów. Dobra, weźmiemy sobie paru Wikingów, na przykład tylu, okej. Ej, działa to, słuchajcie, ja to odpaliłem pierwszy raz, ale już gra dostaje plus, bo bez problemu jakby ogarniam, co mam, co mam tutaj zrobić. Dobra, to są orkowie, tak, mamy ileś tam orków, nie wiem dokładnie ilu, 9300, weźmiemy sobie, tam mamy team 2 i chcę, żeby oni atakowali. Ready for battle i co, już od razu bitwa jest gotowa? Tak, wygląda na to, że jest gotowa, także klikamy sobie tab i możemy obserwować walki w ten sposób. Szczerze tęskniłem za tym, poza właśnie gdy okazało się, że Ultimate Epic Battle Simulator to jest trochę niewypał, a ta gra znikąd się pojawiła i szczerze mówiąc wygląda naprawdę bardzo dobrze. Możemy sobie na przykład Cinema Mode włączyć, czyli wyłączyć po prostu HUD. Możemy sobie kontrolować czas i pod jedynką sobie troszeczkę to wszystko spowolnić. Sorry, że jakby patrzę w prawą część ekranu, ale naprawdę to UI jest mega, mega małe. O, i możemy sobie w każdej chwili też zatrzymać to. Ej! Gra ma potencjał. Mam nadzieję, że będzie jakoś też tam rozwijana. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejne filmy właśnie z Polygon Battle Simulator... Nie, no wiecie, widzieliście na samym początku tytuł, to zostawcie jakiegoś po prostu lajka, to sobie to potestujemy. Mogę w każdej chwili, z tego co rozumiem, kliknąć w jakąś jednostkę, ale to jest dobrze zrobione. Szczerze, ta gra jest lepiej zrobiona niż Ultimate Epic Battle Simulator. Powiedziałem to, ale nowe to masz animacje fajne. Papyk sobie i oni się bronią. O nie, dostałem w pierdzie. No nie. Miałem coś takiego też jak opcję, jakiś heavy attack, light attack, block. Także spoko. Za chwilę oczywiście sobie zrobimy jakąś ogromną bitwę typu 100 tysięcy na jednego, żebym później mógł to dać do tytułu i wy klikniecie w to i powiecie: o kurde, bardzo mnie to ciekawi, czy wygra 100 tysięcy jednostek, czy jedna. Ale pod względem optymalizacyjnym naprawdę gra mega dobrze śmiga. Nie wiem, czy na YouTubie też to będzie tak dobrze wszystko ładnie wyglądało. Ale dobra, przejdźmy sobie. Fajnie, że to działa. Fajnie, że to jest wszystko widoczne. To teraz wykasujmy wszystkie jednostki i chcę zobaczyć Monsters Elemental Golem Troll, Mutant Demon Lord. Jeden demon postawiony. I po drugiej stronie ja chcę, żeby walczyli z nim zwykli, najprostsi swordsmeni. Tylko tych swordsmenów no, trzeba będzie postawić bardzo dużo. Nie, tak naprawdę chcę przetestować limity i zobaczyć, ile tutaj jednostek można postawić za jednym zamachem. Z tego co widzę, są też ograniczenia terenu. Widzicie, na przykład jak dochodzimy do tego miejsca, no to nie mogę więcej postawić. Okej, 15 tysięcy kolejne. Chyba że te oddziały tylko mogą tyle liczyć. No i mamy właśnie 100 tysięcy jednostek na ekranie, teraz wystarczy, że sobie tylko dostosujemy Team 2 i co, możemy rozpoczynać walkę. Okej, jest. W ogóle ma zarąbiste animacje ten demon. I tak jak mówiłem, Possess Mode możemy sobie kliknąć, pyk. I mamy left click, light attack, middle click to jest średni atak i P możemy sobie wyjść z tego. I możemy czekać. Czekać, czy ten demon pokona 100 tysięcy jednostek. Za chwilę to zobaczymy, tylko chciałbym przyspieszyć. O, i mogę jeszcze bardziej... mogę jeszcze bardziej przyspieszyć. Prędkość razy 3, także idzie. I z góry sobie zobaczmy, jak to wygląda. No jest te 100 tysięcy jednostek i... prędkość razy 1. Mam nadzieję też, że on będzie miał jakiś taki atak, wiecie, obszarowy. Okej, no nie ma obszarowego ataku, taki, wiecie, jak myślę, że jak Sauron, że będzie wszystkie te jednostki po prostu odrzucał. No odrzuca paru, no i są one-shotowani. Wiadomo, żeby zaoptymalizować troszeczkę grę, no to pewnie te ciała za chwilę będą po prostu znikały, bo gdyby te ciała cały czas leżały, no to dodatkowo obciążałoby to gierkę. Przetestujemy sobie za chwilę jeszcze parę bitew i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile ty masz w ogóle HP? Mogę jakoś to zobaczyć szybko? Cyk? A, mogę tylko... Oj, demon padł. No to właśnie, gdybyście się zastanawiali, kto wygra, czy 100 tysięcy rycerzy, czy jeden demon, no to już poznaliście odpowiedź na to pytanie, a ja chcę zobaczyć jeszcze, jakie mamy tutaj inne mapy, bo tutaj są jakieś mosty, tutaj są jakieś wzgórza, wiecie co, wezmę sobie to wzgórze i jakie w ogóle mamy frakcje? Jakichś królów, mamy wikingów, Eastern Kingdoms, mamy krasnoludów, mamy elfów, orkowie też są, nieumarli i potwory. Dobra, to weźmy sobie, powiedzmy... troszeczkę zombie. Okej, tyle powinno starczyć. I będzie, obrona wzgórza. Tam jest wzgórze. I dobra, 100 tysięcy zombie. Jak widzicie, teraz mogłem to bez problemu postawić. I na tym wzgórzu będą walczyli, no właśnie, undead. Weźmiemy sobie może elfów, elf archer, o, na przykład w tym miejscu. Cyk. Też, żeby nie może ich być zbyt dużo, żeby to miało, wiecie, sens jakiś tutaj. No i mamy 100 tysięcy zombie kontra 5 tysięcy łuczników. Ja jestem gotowy na bitwę, mam nadzieję, że wy też. I zobaczymy, czy elfy obronią tutaj to wzgórze. Naprawdę ta grafika no, może się podobać, może się nie podobać. Zdaję sobie sprawę, że styl low poly jest dość taki unikalny. Ty, czemu ci łucznicy zamiast się ładnie... Okej, oni w jakieś grupki się ustawiają i lecą pierwsze strzały. Tylko trochę za źle zrobiłem z kamerą. O, na slow motion. Pięknie to wygląda. Naprawdę, brakowało mi takiej gry. Nawet nie wiedziałem o tym, że mi brakuje, no bo TABS, do TABSa już się nic nie pojawia, czyli Total Accurate Battle Simulator. Ultimate Epic Battle Simulator 2 był małym niewypałem, a tutaj cyk, pojawia się taka gra i zobacz na to, jak to wszystko ładnie śmiga. Dobra, zobaczymy. Czy w ogóle... Czy zombiaki potraficie wejść pod tą górę? O nie, wchodzą. Ty i łucznicy mają zachowanie wgrane, że się, z tego co rozumiem, oni się po prostu będą cofali. O nie, dobra, jednak się nie cofają. Jednak łucznicy mają już, przegrali najprawdopodobniej to, ale nie wiedzieli, że tutaj jest jeszcze jeden łucznik. Piu, piu, ja będę sobie strzelał. Tak, to jest najlepszy pomysł, na pewno zmienię wynik tutaj tego starcia. Ale kurde, schmara tych jednostek. Dobra, jeszcze strzelamy, strzelamy. Musimy jak najwięcej ich tutaj rozwalić i ta bitwa będzie się toczyła do momentu, aż ostatni łucznik po prostu nie padnie. I nie wiem, oni co chwilę zmieniają te pozycje, jak widzicie. Chyba że chodzi o to, że oni się tak jakby wycofują, tylko że my jesteśmy na wzgórzu, no to ciężko to zauważyć. Też nie mam pojęcia, ilu nas jeszcze tutaj zostało i to jest ten problem, ale ja mogę się w sumie bić w pierwszej tutaj... O, dobra, trafiłem kogoś w końcu. Mogę się bić w pierwszej linii, nie ma żadnego problemu. Brakuje takiego... jakby znaczka, że nie wiem, załatwiłeś po prostu... Aha, czyli ten krzyżyk na czerwono oznacza, że dany zombie po prostu upadł. Także fajnie. Oj, jeżeli dobrze widzę, to z każdej strony teraz nadchodzą zombie. Tak, one są już tutaj. Dobra, ucieczka, ucieczka, ucieczka. W ogóle cały czas wciskam shift, a shift to jest coś w rodzaju takiego zooma. Jak widzicie, nadchodzą kolejne zombie. Spokojnie, poradzimy sobie na pewno z nimi. Z tej strony, o, widzę, że tutaj z tego też miejsca idą. Brakuje, wiecie co? Zawsze w przypadku takich gier brakuje mi mapy zamkowej. Uwielbiam po prostu bronić się w jakimś zamku albo po prostu atakować jakiś zamek, więc liczę na to, że w kolejnych wersjach, bo w ogóle ta gra w momencie, kiedy to nagrywam, ona nawet nie miała daty premiery. I liczę na to, że rzeczywiście będzie rozwijana, bo widzę tutaj ogromny potencjał w kolejnej fajnej gierce, która mogłaby zagościć na dłużej na kanale. O, i... Team drugi zwyciężył, ale i tak warto zaznaczyć, że 5 tysięcy łuczników pokonało ile? 34 tysiące zombiaków, więc moim zdaniem wyszło im naprawdę spoko. I jeszcze na sam koniec bitwa 8 armii, także zobaczymy, kto z nich wygra. Z każdej frakcji powyciągałem po prostu po jednej jednostce. Tutaj mamy na przykład chłopów, albo coś w rodzaju takich chłopów. Nie wiem, z kim oni będą się bili. Jest każdy na każdego, więc tak naprawdę będziemy musieli obserwować, kto wygra. Tu chyba są elemental golemy i wydaje mi się, że mogłem popełnić mały błąd, bo ten elemental golem, jeżeli tak, on ma 7,5 tysiąca HP, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dla porównania na przykład taki chłop, który jest tutaj, w tym miejscu, podejdźmy sobie troszkę bliżej, on ma 100 HP, więc ten chłop już powinien wiedzieć, że te golemy, które tutaj idą, no to zakończą najprawdopodobniej jego żywot. Sprawdźmy sobie, jak to tutaj wygląda. Jak widzicie, biją się wikingowie z... To są zombiaki, okej, w tym miejscu. Tutaj mamy zwykłych rycerzy, którzy się biją w sumie ze wszystkimi. Tutaj mamy chyba kolejną gdzieś frakcję, a nie, tutaj jest bitwa. Dobra, także troszeczkę nam się pole bitwy podzieliło na takie trzy główne fronty. Z tej strony kogo my mamy? To są... Elfy, tak. Elfowie tutaj się biją z chyba krasnoludami. No i z tej strony mamy... też część krasnoludów z orkami. Także zobaczymy. Na górze możecie sobie obserwować i patrzeć, których jednostek jest najmniej. Ja może też się wcielę, powiedzmy, w ciebie. Okej. Jestem zwykłym, szeregowym orkiem i mój cel jest bardzo prosty. Zniszczyć i zabić każdego, kogo zobaczę. No i w końcu dotarłem na sam front, także witam serdecznie. Wbijamy po prostu tutaj w każdego. Shiftem też mogę sobie blokować ataki, co jest naprawdę fajną alternatywą. Pyk. Oj, mam 75 HP. Chwila, bo za chwilę ja tutaj padnę, ale powiem wam, że jak się tak rozglądam, To jest taki młyn. Nie wiem, te jednostki też przebiegają jedna przez drugą. Nie wiem, czy tak powinno być, ale naprawdę jeżeli chodzi o takie wrażenie chaosu bitewnego, no to moim zdaniem to jest naprawdę dobrze oddane. I niestety moja rola się zakończyła, ale nie zakończyła się ta bitwa, także przyspieszmy sobie teraz czas, żebyśmy mogli poznać odpowiedź na pytanie, kto tutaj jest najsilniejszy. Chociaż najprawdopodobniej to będą właśnie te golemy, patrząc na to, że one mają nawet atak obszarowy. Podchodzą, no coś tam próbują sobie dźgać, no ale nie za bardzo im to wychodzi. I byłem przekonany, że może jakimś cudem te golemy zostaną pokonane, no ale wygląda na to, że tylko one zostaną tutaj na placu boju i... Wszyscy? Chwila. Gdzieś one biegną? O, 3 elfy, 1 elf, 0. Także team 7 tutaj zwyciężył, a ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło się bawiliście, tak jak ja się bawiłem w tej grze. Linka do gry znajdziecie w opisie, jeżeli chcielibyście sami sobie to sprawdzić. I co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.